Strzała Tulo, witam serdecznie wszystkich widzów Kolby. To jest drugi odcinek z cyklu montażu, zakładania i przystrzeliwania celownika optycznego na wiatrówce. W poprzednim odcinku dobieraliśmy celownik optyczny i montaż do naszej wiatrówki. W zależności od tego, czy była to wiatrówka sprężynowa, czy wiatrówka PCP. Wtedy trochę inny montaż zastosowaliśmy lub też troszeczkę inną lunetę, jeśli była taka potrzeba. Dzisiaj będziemy sobie ten wybrany zestaw montować w jedno, tak? Czyli połączymy wiatrówkę z montażem i na montaż przykręcimy sobie celownik optyczny. Natomiast w kolejnym odcinku przystrzelimy sobie celownik optyczny, tak żeby po prostu za każdym razem strzelać dychę na dystansie, który sobie wybierzemy. I ten proces montażu całego zestawu chciałbym Wam pokazać na dwóch przykładach. Wiatrówka sprężynowa i wiatrówka PCP, ponieważ generalnie ta zasada działania jest dokładnie taka sama, ale są pewne niuanse i chciałbym po prostu je ująć w tym odcinku. A więc zaczynamy od wiatrówki sprężynowej. Jest to Dianka 35, model EMS. Fajna sprężynówka, klasycznie łamana. I ustaliliśmy w tamtym odcinku, że do niej najlepszym montażem będzie montaż jednoczęściowy. Jednoczęściowy, czyli te obejmy są ze sobą połączone na stałe. Jest to tak zwany montaż monolityczny. Te montaże są różne, mogą być na 3 śruby, na 4 śruby. To już w zależności od tego, jaki sobie dobierzecie. Natomiast najlepiej na sprężynówkę wybrać sobie montaż jednoczęściowy i mieć spokój, wiedzieć, że nic nam się nie przestawi. Ten montaż jednoczęściowy jest firmy UTG, model AcuShot, Ergan, łamane na 22 LR, czyli też będzie dobry na karabinki bocznego zapłonu. Pierwsze, co musicie zrobić, żeby zamontować sobie ten cały nasz zestaw, umocować, jakoś usztywnić tą wiatrówkę. Jak widzicie, ja mam taki fajny stojak do właśnie tego typu rzeczy lub też do przystrzeliwania wiatrówki. Jeśli Wy czegoś takiego nie macie, to możecie ją jakkolwiek inaczej usztywić. Może między jakimiś choćby dwoma poduszkami, tak żeby ona Wam tutaj nie latała i żebyście mieli obydwie ręce wolne. Wiatrówki zazwyczaj posiadają frezy, dwa frezy, które są rozstawione w odległości 11 mm, zazwyczaj 11 mm. Czasami ten rozstaw to jest 13 mm. Wiem, że Slawie właśnie czeskie tak mają. Natomiast 99% to jest 11 mm, ale te nowoczesne wiatrówki też zdarza się, że mają te szyny, te frezy hybrydowe, czyli mamy 11 i 22 mm. 22 mm, czyli też podmontaż Picatinny, czy tam Weaver, który ma rozstaw tych szczęk 22 mm. I to jest też bardzo fajne, ponieważ jeśli mamy akurat taki montaż, bo na przykład mamy z bocznego zapłonu, czy gdzieś tam nam został, to też możemy go sobie użyć. Natomiast w tym wypadku mamy 11 mm frezy, dokładnie frezy, na które założymy sobie właśnie ten nasz montaż. A więc trzeba go tutaj odkręcić, poluzować. I co, zakładamy? No nie, jeszcze nie. Należy zrobić jedną bardzo istotną rzecz. Ściereczką nasączyć ściereczkę na przykład w benzynie ekstrakcyjnej, tak żeby odtłuścić tutaj te frezy, czy też szyny. W zależności od tego, czy akurat wiatrówka dysponuje szynami, czy takim frezem. Odtłuszczamy tak samo tutaj te szczęki, ponieważ jeśli wiatrówka jest regularnie czyszczona, smarowana, olejek jest nakładany, tak żeby nam po prostu ta oksyda nie rdzewiała, no to tutaj też na pewno będzie ten olejek. W momencie, gdybyśmy przykręcili, to ten olejek, który tutaj się znajduje, może spowodować, że mimo wszystko, nawet jak dobrze dokręcimy, ten montaż będzie nam tutaj sobie jeździł po tych frezach, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego musimy to ładnie tutaj odtłuścić, tak samo tutaj, i dopiero w tym momencie możemy sobie założyć montaż na nasze frezy. Czy z tej strony, nie ma większego znaczenia. I teraz tu jest taki mały niuans. Zobaczcie, ten montaż jest dosyć krótki, tak? On będzie miał tutaj jakieś 10, może 11 cm. Są też montaże, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, na 4 śruby, zaraz Wam pokażę. To jest taki mój stary montaż, on ma 4 śruby i jak widać zauważalnie jest dłuższy. O co chodzi? Te frezy w wiatrówkach są też różnej długości i może się zdarzyć, że frez będzie krótszy albo tej samej długości, co nasz montaż. I w tym wypadku ten frez tutaj się kończy. To jest taki niuans, ale warto o nim pamiętać. Te frezy tutaj się kończą. Jeśli byśmy mieli taki montaż, że łapałby dosłownie na styk, to wtedy on by złapał tylko i wyłącznie gdzieś tutaj, a tego środka by nie złapał. Więc musimy wybrać tak montaż, żeby był troszeczkę krótszy od tych frezów na wiatrówce. Tutaj będzie idealnie, zobaczcie. Tutaj sobie położyłem, mam po 1,5 cm, nawet po 2 cm z każdej strony tego luzu, więc spokojnie tutaj może być. Umieszczam i dokręcam. Jak dokręcamy? Miarowo, na razie miarowo i
na przemian, tak? Czyli nie od razu jedna śruba na maksa, tylko po trochu. Z każdej strony, jak złapią, to wtedy sobie dokręcamy do wyraźnego oporu. I właśnie, co to znaczy do wyraźnego oporu? Ta siła zacisku, ten moment obrotowy tutaj musi mieć jakąś tam określoną wartość. Wiadomo, w momencie, kiedy ustawiliśmy ileś tam tych celowników, zamontowaliśmy wiele montaży, to już mniej więcej wiemy, że tak powiem, w ręce, mamy to doświadczenie, wiemy, ile dokręcić, żeby było dobrze. Ale jeśli jesteśmy początkujący, tak, to może się okazać, że albo dokręcimy trochę za słabo, albo trochę za mocno. Są takie specjalne śrubokręty. Zapomniałem, wyleciało mi z głowy, jak on się nazywa, ale generalnie można sobie na nim ustawić ten moment obrotowy w newtonometrach i dokręcić. W momencie, kiedy go będzie przekroczony, to po prostu on będzie przeskakiwał. Bardzo fajne urządzenie. Ja to robię, powiem Wam szczerze, na czuja, bo już wiele razy coś takiego robiłem i zawsze udawało się to zrobić dobrze. Na początku, pamiętam, na samym początku, lekko wgiąłem, przyznam Wam się, a czemu nie, lekko wgiąłem tubus celownika optycznego. To był niskiej jakości celownik, trzeba się przyznać. I on mi właśnie wtedy, to był początek lat 2000, kiedy wiatrówki bardzo mocno kopały, ta luneta mi latała, nie wiedziałem, co się dzieje i po prostu stwierdziłem, że muszę przykręcić jeszcze trochę mocniej. Dokręciłem i usłyszałem, jak ten tubus się troszeczkę wgina. Więc to było takie zdarzenie. Później już wielokrotnie dokręcałem kolejne inne celowniki optyczne, montaże i tak dalej i wszystko było ok. Więc jakieś tam doświadczenie mam w tym temacie i wiem, ile siły użyć, żeby dokręcić montaż do wiatrówki i później obejmy do celownika optycznego. Natomiast jeśli tego nie wiecie, to mogę Wam powiedzieć, że ta siła docisku montażu do wiatrówki powinna mieć jakieś około 4,5-5-6 Nm. Natomiast siła docisku tych obejm już do celownika optycznego to jakieś 2,5, maksymalnie 3 Nm. No dobrze, słuchajcie, mamy już montaż, tą szynę dolną zamontowaną i teraz zakładamy, właściwie kładziemy na razie celownik optyczny na wiatrówce i lekko tylko dokręcamy obejmy. Tak tylko, żeby złapać. I słuchajcie, tu jest taki mały niuans. Zobaczcie, pomiędzy obejmami mamy przerwę z każdej strony. W momencie, kiedy byśmy dokręcili do końca na jednej śrubce, ta przerwa się zniweluje, tak? Będą te obejmy do siebie dotykać. Ale co się stanie, zaraz Wam to zilustruję, ale co się stanie z drugiej strony? Z drugiej strony będziemy mieli taką dużą przerwę z kolei. Musimy to zrobić tak, żeby z jednej i z drugiej strony ta przerwa była mniej więcej taka sama, czyli tutaj szacuję jakieś po 2-3 mm z każdej strony. No i trzeba to zrobić już w tym momencie, na tym etapie montażu. Czyli lekko sobie odkręcę, sprawdzam, że u mnie to będzie gdzieś tyle. Blokuję, dokręcam sobie tą drugą po skosie i mogę dołożyć kolejne śrubki. Ja akurat tutaj wybrałem celownik Vortexa. Vortex jest to Diamondback. Vortexy mają dożywotnią gwarancję. Nawet jak coś by mi się stało z tym celownikiem na sprężynówce, to wtedy firma wymienia na nową sztukę. Także warto o tym pamiętać. Vortexy może nie należą do najtańszych celowników, ale no dzięki tej gwarancji i oczywiście dzięki super jakości warto wydać trochę więcej kasy. Można też sobie kupić celownik Hawke. Hawke, ja mówię Hawke, wiadomo, to jest Hawk. Jest to firma, która też od bardzo dawna produkuje celowniki optyczne z dedykacją dla wiatrówek. Mają nawet taką swoją linię Air Max. Hawki są angielskie akurat. Ok, powiedziałem Wam, żeby nie dokręcać mocno, z tego względu, że w momencie, kiedy złapiemy, tylko złapiemy te obejmy, żeby można było celownikiem kręcić lewo, prawo i do przodu i do tyłu. W tym momencie jest trochę za ciężko, więc sobie jeszcze muszę poluzować, bo teraz będziemy dostosowywać odległość okularu od naszego oka. Jest tak zwany eye relief, ta odległość, to jest zazwyczaj 8-10 cm, ale to wszystko zależy od strzelca, jak się złoży do tej wiatrówki. Dlatego bardzo istotne, żeby nie robić tego tutaj na stojaku, tylko bierzemy sobie wiatrówkę, składamy się do strzału, tak jakbyśmy normalnie strzelali i patrzymy przez celownik. Oczywiście lewo, prawo musimy sobie ustawić tak, żeby ten krzyż był
prosto. Jak będę ustawiał wiatrówkę PCP, to jeszcze do tego wrócę, do tego ustawienia pionu, ale w tym momencie skupmy się na dostosowaniu odległości do oka naszej wiatrówki. Czyli składamy się tak, jakbyśmy się składali normalnie do strzału i patrzymy. Jeśli celownik byłby za blisko, okular za blisko oka, po złożeniu byśmy widzieli taką ciemną obwódkę, która by tak latała wokół tego krzyża. Natomiast jeśli będzie za daleko, będzie podobna sytuacja. W momencie, kiedy będziemy sobie zbliżać, składać się do strzału idealnie, to wtedy będziemy mieli pełen obraz tego naszego krzyża celowniczego w lunecie. I to będzie właśnie ta nasza odległość. Druga kwestia to ustawienie idealnie w pionie krzyża celowniczego. To znaczy, w momencie, kiedy składamy się do strzału, ta pionowa belka krzyża musi być idealnie w pionie, tak jakby po linii wiatrówki. Jak to zrobić? Jeśli strzelamy rekreacyjnie, najlepiej to zrobić po prostu tak intuicyjnie, czyli składamy się do strzału, patrzymy mniej więcej po osi wiatrówki, patrzymy na krzyż celowniczy, możemy sobie jeszcze wyregulować i jeśli jest ok, no to wtedy mamy ten krzyż ustawiony. Możemy sobie zrobić jeszcze inaczej, czyli na przykład wybrać w oddali na przykład jakiś budynek i patrzeć po tej belce celowniczej, po belce krzyża, tej pionowej, na budynek, na tą pionową ścianę budynku. Ewentualnie możemy sobie też rozwiesić sznurek z obciążeniem i patrzeć na ten sznurek, tak żeby idealnie zgrywał się właśnie z pionową belką. Jest jeszcze drugi sposób, taki bardziej wymagający, do którego będziemy potrzebowali poziomiczkę, ale opowiem Wam o nim przy okazji montażu dwuczęściowego na wiatrówce PCP. A tu jest jeszcze jedna istotna kwestia. Raczej nie zalecam, żeby obejma jakby przelegała tutaj do tych wież. Niech ona będzie choć troszeczkę odsunięta. Niech tutaj będzie chociaż 1-2 mm luzu. Ok, w momencie kiedy mamy to ustawione, dokręcamy. I ważne, żeby to zrobić miarowo, po skosie. Po trochu. Z jednej i z drugiej strony. Możecie zauważyć, że w momencie kiedy dokręcamy jedną śrubkę, to ta kolejna, która już była dokręcona, trochę się poluzowała. Dlatego warto robić to po skosie, a nie od razu na maksa jedną śrubkę i potem przechodzimy do następnej. Tak nie robimy. No i tutaj ta siła docisku. Tu jest akurat to istotne, żeby nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby nie wgnieść tubusa albo nie przekręcić gwintu śrubki. Więc tutaj jakieś tam doświadczenie jest wskazane. Ewentualnie kupujecie sobie ten śrubokręt, którym ustawiacie sobie siłę docisku w newtonometrach. Zestaw jest połączony. Mówię zestaw, ponieważ celownik, montaż i wiatrówka w tym momencie stanowią zestaw. I teraz taki sprzęt należałoby sobie przystrzelić, ustawić wiatrówkę na żądaną odległość 30, 20 metrów, czy też 40, w zależności od tego, jaki sobie wybierzecie ten dystans. A dlaczego akurat taki dystans? Ponieważ na przykład na dystansie 30 metrów mamy bardzo fajną trajektorię lotu śrutu dla wiatrówek poniżej 17 dżuli. Jest najbardziej płaska, bierzemy najmniej poprawek. Na 30 będziemy mieli 0, potem gdzieś na około 13-14 metrach też będziemy mieli 0. Pomiędzy tymi dwoma wartościami, pomiędzy 30 a 14 metrem, czyli gdzieś tam na około 20-21 metrze, będziemy mieli lekkie przewyższenie. Wtedy celujemy około centymetra w dół i też walimy w dychę. Natomiast powyżej 30 metra mamy oczywiście opad. Ale ten opad też nie będzie jakiś wielki. Musicie sobie sprawdzić, jak to wygląda w kalkulatorze balistycznym, żeby wiedzieć, jaką poprawkę brać, żeby trafić na dany dystans. Ok, myślę, że sprężynówkę sobie już darujemy. W kolejnym odcinku przystrzelamy sobie tą wiatrówkę. Pokażę Wam, jak ustawić celownik optyczny. To też wydaje się prostym zadaniem, ale dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wiatrówkami, niekoniecznie tak będzie. Więc już teraz Was zapraszam na kolejny odcinek, a teraz przechodzimy do ustawienia celownika optycznego z montażem dwuczęściowym na wiatrówce PCP. Zaczynamy. Wiatrówka, jaką wybrałem, jest to Diana XR200, wiatrówka PCP. Bardzo fajny sprzęt, naprawdę precyzyjny. Zamontujemy montaż dwuczęściowy. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony montaż jednoczęściowy jest nam zupełnie niepotrzebny, tutaj nie ma odrzutu, więc nie musimy mieć tych obejm, tych szyn takich mocnych i długich. Wystarczy nam w zupełności montaż dwuczęściowy, który tutaj te zaciski ma no niezbyt długie, ale nie potrzeba większych. Ale druga kwestia jest taka, że w wiatrówkach PCP mamy bardzo często magazynki i te magazynki wystają poza obrys bridge bloku. Tu jest bridge block, to
ta część nazywa się bridge blockiem tak potocznie, więc wystają poza obrys bridge blocku i montaż jednoczęściowy byłby niewskazany, ponieważ nie zamontowalibyśmy go po prostu. Nie dałoby się to zrobić fizycznie, więc lepszym rozwiązaniem będzie montaż dwuczęściowy. Ta sama kwestia, odtłuszczamy sobie te szyny, pomimo że wiatrówka PCP nie ma odrzutu, to jednak warto sobie przyswoić taką wiedzę, żeby i taki nawyk, żeby to zrobić. Odtłuszczamy sobie tutaj te frezy, odtłuszczamy sobie obejmy w montażu. Dokręcimy sobie ten montaż dwuczęściowy na wiatrówkę. I teraz tak, jeśli mamy taki precyzyjny sprzęt, wiatrówkę PCP, która strzela na dużo odległości, nawet na 100 metrów, a jeśli mamy wiatrówkę powyżej 17 Joule, to nawet na więcej możemy strzelić, na 200 metrów, to pasowałoby ją troszeczkę lepiej ustawić niż tą wiatrówkę sprężynową, która strzela do 50 metrów. Co mam na myśli? W wiatrówce sprężynowej to ustawianie celownika pod względem właśnie przekoszenia, czyli lewo, prawo, tak żeby było idealnie, czyli ta górna belka, żeby była idealnie w pionie, jakby schodziła się z linią wiatrówki, było możliwe w momencie, kiedy braliśmy sobie tą wiatrówkę, składaliśmy się do strzału i mniej więcej patrzyliśmy w lunecie po tej belce górnej, czy jest wszystko ok. No bo to było takie bardziej instynktowne. W wiatrówce PCP też możemy to zrobić i ja Wam powiem, często tak robię i to jest wystarczające w momencie, kiedy strzelamy na przykład do 50 metrów. Jeśli mamy strzelców długodystansowych, long range, którzy strzelają oczywiście z broni palnej i strzelają na większe odległości, 200, 300, 500, 1000 metrów, no to wtedy oni muszą to mieć idealnie sprawdzone i często posiłkują się dodatkowymi urządzeniami typu na przykład taka poziomiczka. Ale już samo wypoziomowanie tylko i wyłącznie celownika nam nie wystarczy. Musimy najpierw wypoziomować sobie broń i musimy znaleźć sobie na wiatrówce jakieś płaskie miejsce. Jeśli takim płaskim miejscem jest taki ten bridge block, to kładziemy sobie na niego poziomiczkę. No i oczywiście musimy sobie tak zrobić, żeby bąbelek był na środku. Poziomujemy. W tym momencie jest ok. Jeśli możemy jakoś usztywnić, to usztywniamy, gdzieś tam skręcamy. Akurat ta moja podstawka do broni jest na tyle jakby taka stabilna, że wiem, że mi się nic nie przestawi. I dopiero teraz możemy sobie dokręcić ten montaż. Ważne, żeby teraz też nie poruszyć tym karabinkiem. Lekko tylko łapiemy. Okej. Odkręcamy sobie górne. Mogę sobie jeszcze sprawdzić, czy ten poziom mi nie uciekł. Nie, jest idealnie. No i nakładamy celownik. Ta sama zasada dokręcania tych obejm górnych jak w przypadku wiatrówki sprężynowej, czyli nie dokręcamy do samego końca, tylko zostawiamy mniej więcej tyle samo miejsca pomiędzy górną i dolną, co po drugiej stronie. Dlaczego nie dokręcałem od razu do końca tych dolnych? Bo chciałem sprawdzić, czy po nałożeniu celownika będę miał odpowiednie odległości tutaj pomiędzy wieżami a montażem. W tym momencie wydaje się, że jest ok, więc spokojnie mogę sobie już skręcić. Teraz sprawdzam odległość okularu od oka. Jeśli jest taka potrzeba, to sobie trochę wyreguluję. Ok, tak będzie idealnie. Natomiast nie ustawiam regulacji lewo-prawo. To zrobi za mnie poziomiczka i ja w tym momencie ustawię sobie tą poziomiczkę na górnych wieżyczkach, ponieważ są całkowicie płaskie i mam taką możliwość. Pamiętajcie, że wiatrówka jest wypoziomowana i teraz względem tego poziomuję sobie celownik. O, i teraz jest idealnie. I dokręcam. Miarowo, z każdej strony po tyle samo. Słuchajcie, robota zrobiona. Teraz pozostaje przystrzelać ten celownik, ale to już jest temat na kolejny odcinek, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem, szczególnie osobom, które będą się do tego zabierały pierwszy raz, tak żeby nie popełniły jakichś rażących błędów, żeby nie uszkodziły swojego celownika czy też wiatrówki. Więc stwierdziłem, że tego typu filmy instruktażowe, pomimo że wydają się oczywiste dla osób, które już trochę strzelają i mają trochę wiedzy, to dla innych mogą po prostu być przydatne i to mogą być informacje, których dowiadują się właśnie pierwszy raz. Więc właśnie ten film jest skierowany do tych osób. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, to ta sekcja komentarzy pod spodem jest do Waszej dyspozycji. Piszcie, ja będę na wszystkie odpowiadał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym przystrzelamy, ustawimy sobie ten celownik. Cześć!